Teraz mamy tylko jedno źródło. Jest to główne źródło oświetlenia. Delikatna różnica względem tego, co było wcześniej, ale jest to znacząca różnica. W moim wypadku jest to źródło światła tutaj. Z racji tego, że lubię kolorki, następne źródło oświetlenia to właśnie oświetlenie akcentowe. Jeżeli chcesz eksperymentować z kolorami swojego tła, możesz wyświetlić na nim cyjan. A teraz moje ostatnie źródło oświetlenia. Jest to sztuczne okno. Pomyślałem sobie, że dzisiaj zrobię coś zgoła innego. Zamiast mówić o książkach, fotografii czy treningu, powiem trochę więcej o tym, jak wygląda proces sprawiania, aby sceneria była ładna. Robimy to za pomocą światła. Im więcej świateł, tym lepiej. Można to porównać trochę do malowania obrazu. Nie da się namalować obrazu bez farby lub z bardzo słabą farbą, ponieważ wtedy cały obraz będzie do kitu. Tak samo jest z fotografią i filmowaniem. Jeżeli będziemy chcieli nagrać sekwencję, w której rozmawiamy z kamerą za pomocą jedynie światła od góry, jakie mamy w pokoju, to wyjdzie nam coś takiego. I właśnie dlatego postanowiłem pokazać, jak wygląda proces oświetlania sceny tak, aby wyglądała ona po prostu ładnie. Teraz mamy tylko jedno źródło. Jest to główne źródło oświetlenia. W moim wypadku jest to LED-owa lampa przymocowana do softboxa, która ma na sobie grid. To, co warto mieć na uwadze, a zwłaszcza na początku, że nie musi to być droga lampa z drogim softboxem, jeszcze drogim gridem. Możesz do tego użyć nawet okna. Problem z oknem oczywiście jest taki, że nie kontrolujesz tego oświetlenia. Dlatego zazwyczaj, kiedy fotografowie czy filmowcy używają światła, chcą mieć wszystko pod kontrolą, móc precyzyjnie ustawić parametry, tak, aby wiedzieć, jaki efekt będą mogli osiągnąć. Przykładowo, kiedy nagrywam, nie chcę, aby w tej minucie oświetlenie było takie, a za kilka minut zaszły chmury i żeby było całkowicie ciemno. Nie, nie chcę tak, ponieważ ustawienia w mojej kamerze są stałe, nie zmieniają się, więc gdyby coś takiego się stało, to nagle byłoby całkowicie czarno. Lećmy teraz dalej. Moim zdaniem najważniejsze po głównym źródle oświetlenia jest oświetlenie włosów. Jest to bardzo delikatna różnica względem tego, co było wcześniej, ale jest to znacząca różnica. I mam do Ciebie prośbę. Kiedy będziesz oglądać filmy czy seriale, zwróć uwagę na to, że zawsze, kiedy mamy postać w kadrze, jest nawet ciemno, mamy główne źródło oświetlenia, które jest po przeciwnej stronie niż kąt kamery jest ustawiony, ale mamy też poza nim światło na włosy. Dlaczego? Światło na włosy pozwala nam odciąć kontur głowy i ramiona bohatera od tła, na którym się znajduje. Jest to więc naprawdę super rzecz. Kolejna istotna rzecz to dopełnienie. Teraz, w tym momencie, kiedy mam jedno główne oświetlenie, część mojej twarzy wydaje się być ciemna. Nie ma z tym nic złego i to zależy od Twoich osobistych preferencji. Jak chcesz, aby Twoja sceneria wyglądała? Może właśnie wyglądać trochę bardziej dramatycznie, może przeważać ilość cieni na scenie. Tak samo z twarzą bohatera. Możesz też zmienić kąt oświetlenia tak, aby cienia było mniej. Nagrałem już o tym materiał i możesz go tutaj gdzieś kliknąć, aby wyświetlić ten film i zobaczyć, jakie są różne kąty ustawienia i jak to wpływa na odbiór sceny. W moim wypadku jest to źródło światła tutaj i znowu, nie jest to ogromna różnica. Wiele rzeczy z oświetleniem polega na tym, aby dokładać małe cegiełki, aby stworzyć piękny całokształt. I tak samo jest w tym wypadku. To źródło oświetlenia doświetla moją twarz z tej strony, likwiduje cienie pod moją żuchwą, doświetla ten obszar twarzy. Jest to istotne. Oczywiście, jeżeli chcesz uzyskać bardzo konkretny efekt, zależy to trochę na dramaturgii w scenie, na poczuciu tajemniczości, albo jeżeli chcesz, aby cała sceneria była bardziej tajemnicza, wtedy nieużywanie dopełnienia wydaje się być całkowicie uzasadnione. Więc pamiętaj, wszystko zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać. Pamiętaj, że warto jest wiedzieć, jak uzyskać konkretne efekty, bo wtedy poradzisz sobie w każdej sytuacji. Z racji tego, że lubię kolorki, następne źródło oświetlenia to właśnie oświetlenie akcentowe. Za jego pomocą oświetlam tło, które jest za mną, tak aby było po prostu bardziej żywe, kolorowe. Oczywiście nie musi być. Można powiedzieć, że równie dobrze wygląda, kiedy jest całkowicie ciemne, ale ja lubię kolory, lubię, aby ładnie się wszystko świeciło. Jeżeli chcesz eksperymentować z kolorami swojego tła, możesz wyświetlić na nim cyjan. Tak jak to. Dlaczego? Cyjan leży po przeciwnej stronie co pomarańcz, dlatego te kolory ładnie ze sobą kontrastują. Ale możesz zwrócić uwagę na to, że moja skóra,
już skóra każdego człowieka zresztą, ma w sobie odcień pomarańczu. Dlatego w wielu filmach możesz zauważyć, a zwłaszcza w filmach amerykańskich, Michael Bay chyba nazywał się ten od Transformersów, zwróć uwagę, jak pomarańczowa jest skóra i jak niebieskie jest tło w każdej praktycznie scenie. Tam ten grade jest tak bardzo oklepany, że czasem aż głowa boli. I kiedy raz zaczniesz na to zwracać uwagę, to już tego nie odzobaczysz. Ale to, co jest istotne, używa tego nie bez powodu. Ten kontrast sprawia, że skóra bohatera pięknie odcina się od tła. To samo możemy osiągnąć na znacznie mniejszą skalę, nie używając nawet narzędzi do korekcji kolorów w postprodukcji. Możesz ustawić swój telefon czy kamerę przed sobą, ustawić neutralny profil kolorów, wyświetlić cyjanowy kolor na tło i masz już bardzo ładny efekt. Wszystko za pomocą praktycznych efektów. A teraz moje ostatnie źródło oświetlenia. Jest to sztuczne okno. Czy jest to ogromna różnica? Nie, oczywiście, że nie. Jest to oświetlenie akcentowe, które ma wywołać tylko mały, konkretny efekcik. Być może słyszałeś o czymś takim jak 80-20 rule, która dość dobrze jest ilustrowana przez to oświetlenie. Mała rzecz. Jedna mała rzecz może odpowiadać za większość efektu. W tym wypadku, kiedy nagrywamy gadanie do kamery, najbardziej istotne jest to, jakie oświetlenie mamy jako główne oświetlenie. A tak naprawdę wszystko pozostałe tylko dokłada nam małe cegiełki do całości efektu, jaki uzyskamy. Więc jeżeli zależy Tobie na tym, aby trochę poprawić efekt, jaki uzyskujesz nagrywając filmy, zacznij od głównego źródła światła. Kiedy będziesz miał to, pomyśl nad modyfikacją tego światła, bo to jest kolejna istotna rzecz. Czy używasz ostrego światła, które oświetla Twoją twarz, czy może używasz dyfuzji? Jeżeli używasz dyfuzji, możesz też pomyśleć nad nadaniem kierunkowości za pomocą gridu i tak dalej, i tak dalej. Im dalej w las, tym więcej drzew. Tak jak pamiętam ja kiedyś, kiedy nie miałem aż tak dużej technicznej wiedzy na temat oświetlenia, filmowania, fotografii. Kiedy oglądałem jakiekolwiek filmy, czy na srebrnym ekranie, czy na YouTubie, zawsze niedoszacowywałem ilości pracy, jaka była włożona w przygotowanie danej sceny. I to, co mam teraz, wiedza, jaką mam teraz i doświadczenie, pozwala mi bardziej docenić czyjąś pracę. Kiedy widzę jakąkolwiek scenę czy kogoś na YouTubie i myślę sobie, wow, ten ktoś użył dużo świateł. Ta wiedza przydaje się Tobie dopiero wtedy, kiedy sam chcesz ten efekt odtworzyć. Więc jeżeli chcesz odtworzyć tego typu efekt, to prześledź wszystkie kroki, jakie właśnie zrobiłem w tym filmie i pomyśl sobie, od czego chcesz zacząć. I życzę Tobie powodzenia na Twojej drodze w nagrywaniu filmów, fotografii. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć i nie pozwól, aby ktokolwiek Cię do tego zniechęcił. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania na temat oświetlenia, to śmiało zadaję w sekcji komentarzy tego filmu, z przyjemnością na nie odpowiem. Więc jeżeli lubisz fotografię i filmowanie, to śmiało poszerzaj swoje horyzonty i wiedzę techniczną. Przeglądaj się temu, jak w filmach odtwarzają pewne efekty i zastanawiaj się, jakie źródło światła tam jest umieszczone w scenie, w jaki sposób oświetlili twarz tej bohaterki czy bohatera. Wszystko jest przed Tobą. Pamiętaj, rób to, co lubisz robić i ciesz się życiem. Warto czasem też pójść na trening albo poczytać książkę. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.